Dzień dobry, Marlena Siok. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu. A oto, co dziś przygotowaliśmy. Szpital w Ciechanowie lepszy i skuteczniejszy. Województwo mazowieckie dba o ekologię. Radomscy pacjenci bezpieczniejsi. Zachwyć się Mazowszem. Naprawa angiografu i tomografu komputerowego, modernizacja oddziałów szpitalnych czy zakup aparatury i sprzętu medycznego – to tylko część inwestycji przeprowadzonych w szpitalu w Ciechanowie przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Leczymy wiedzą i sercem. Tak brzmi misja, którą od lat wiernie realizują lekarze ze specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Jednak oprócz wykwalifikowanej kadry medycznej, do ratowania ludzkiego życia i zdrowia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Co roku na remonty czy zakupy aparatury medycznej z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczane są duże środki. Kolejne już trafiły do ciechanowskiego szpitala. W tym roku to jest ponad 11 milionów, które dedykujemy szpitalowi w Ciechanowie. Są to środki, które trafiają na rzecz zakupu sprzętu jakże potrzebnego w kardiologii, w okulistyce, sprzętu, który pozwoli na wspieranie osób na przykład z otyłością, ale też inwestycje, które do tej pory są kontynuowane z roku 2017. Dzięki wsparciu szpital w Ciechanowie będzie mógł m.in. przeprowadzić remont oddziału pulmonologii, czy zakupić precyzyjne urządzenia pozwalające na wykonywanie witrektomii, zabiegu stanowiącego bardzo często ostatnią deskę ratunku dla chorych leczonych na retinoterapię cukrzycową czy odwarstwienie siatkówki. Sprzęt okulistyczny jest sprzętem bardzo drogim. Mikrochirurgia okulistyczna wymaga dużych dofinansowań. Będą to urządzenia służące do diagnozowania i wykonywania zabiegów witreoretinalnych. W naszym szpitalu od 20 lat istnieje poradnia retinopatii cukrzycowej. Mamy objętych opieką około 3200 pacjentów chorych na cukrzycę. Większość z nich w związku z dużym stopniem zaawansowania zmian cukrzycowych wymaga wykonania witrektomii. Do tej pory w celu wykonywania tych zabiegów wysyłani oni byli do odległych ośrodków. Wychodząc naprzeciw tym problemom, staraliśmy się otrzymać dofinansowanie po to, żeby ten kolejny etap leczenia powikłań cukrzycowych mógł być wykonywany u nas w Ciechanowie. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie pozyskane środki przeznaczy również na wyposażenie sal intensywnego nadzoru, działu żywienia czy zakup specjalistycznych łóżek i stołu operacyjnego. Będzie czysto i ekologicznie. Wszystko za sprawą miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które stworzą kolejne mazowieckie gminy. Zielone inwestycje otrzymają łącznie ponad 1 000 000 złotych wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jak na razie jest prowizoryczny, bo śmieci gdzieś składować trzeba. Jednak już wkrótce powstanie tu właściwy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dostosowany do wszelkich, nawet najbardziej rygorystycznych norm. Będzie funkcjonował tu punkt przyjmowania rzeczy niepotrzebnych, ale nie będących odpadami. Ponadto powstanie tu ścieżka edukacyjna, dzięki której już od najmłodszych lat mieszkańcy gminy Klębów będą mogli uczyć się, jak dbać o środowisko. Jest to niezwykle ważna inwestycja dla całokształtu gospodarki odpadami w gminie. Może nie jest tak spektakularna i wyczekiwana przez mieszkańców jak budowa dróg, wodociągów, kanalizacji. Natomiast no, jest to inwestycja, którą gmina też musi przeprowadzić. I dzięki tej dotacji z funduszy europejskich no, jesteśmy w stanie to zrealizować. Podobne punkty powstaną w Myszyńcu i gminie Jastrząb. Ta inwestycja jest na pewno ekologiczna i poprawi funkcjonowanie gminy, bo w tej chwili, do tej pory wywoziliśmy do innych gmin, a teraz będziemy mieli już własny punkt, gdzie możemy segregować odpady komunalne. W sumie na 3 projekty związane z ekologicznym gospodarowaniem odpadami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zostało przeznaczonych ponad 1 000 000 złotych. Myślę, że takie inwestycje oczekiwane również przez mieszkańców i wszystkim nam powinno zależeć na tym, abyśmy jak najwięcej, jak najlepiej segregowali. Stworzenie mieszkańcom możliwości dogodnego korzystania z zielonych punktów to szansa na zwiększenie zainteresowania
zainteresowania selektywną zbiórką odpadów. Ponadto bezpłatny wywóz odpadów do PSZOK-ów to sposób na zmniejszenie liczby dzikich wysypisk. W Polsce jest tylko 16 tak specjalistycznych i nowoczesnych sal hybrydowych, umożliwiających przeprowadzanie operacji z wykorzystaniem pełnej diagnostyki obrazowej. Od teraz taką salą może pochwalić się również Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Cyfrowy sprzęt do badań serca i naczyń krwionośnych, stół angiograficzny z pływającym blatem, aparatura do hemofiltracji czy sprzęt do znieczuleń. To tylko część wyposażenia pierwszej tak nowoczesnej sali operacyjno-zabiegowej. Od teraz radomscy lekarze mogą ratować ludzkie życie w znacznie lepszych warunkach. Sala hybrydowa nam daje przede wszystkim możliwość rozszerzenia świadczenia usług we wszystkich dziedzinach, których tu leczymy chorych. Mówię o neurochirurgii, ale mówię też o poszerzeniu działalności, jeśli chodzi o neurologię. Do tej pory leczyliśmy udary mózgu lekami, trombolizą. Obecnie dzięki takiej sali będziemy również zabiegowo usuwać zatory z naczyń mózgowych. Atutem nowoczesnej sali hybrydowej jest możliwość robienia zabiegów z wykorzystaniem pełnej diagnostyki obrazowej. Dzięki temu operacje przeprowadzane w jednym miejscu są bardziej skuteczne, a pacjenci mogą czuć się znacznie bezpieczniej. Jest to rodzaj sali operacyjnej ze specjalną aparaturą. Podstawą tej aparatury jest angiografia cyfrowa subtrakcyjna. Nakłuwa się mechanicznie tętnicę, dochodzimy do jednej z tętnic mózgowych i przy użyciu specjalnego cewnika usuwamy materiał zakrzepowy bądź materiał zatorowy z niedrożnej tętnic mózgowej. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Radomskim Józefowie zyskał także pracownię elektrofizjologii. Ponadto zmodernizowany został oddział onkologii, rehabilitacji, wewnętrzny, neurologii oraz położniczo-ginekologiczny. Całkowita wartość projektu to ponad 10 milionów złotych, z czego blisko 6 to środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego. My najwięcej wydajemy na ochronę zdrowia, to jest drugi obszar, w których najwięcej środków pochodzi z budżetu województwa i te wszystkie programy wsparcia, nawet jeżeli są również realizowane przy pomocy środków europejskich, to mają dofinansowanie z budżetu województwa. I nie, te projekty unijne, ale również projekty własne nie mogłyby być realizowane bez środków samorządu. Do tej pory z hybrydowych sal operacyjnych lekarze i pacjenci mogli korzystać zaledwie w 16 szpitalach w Polsce. Ta w Radomiu będzie pierwszą na południowym Mazowszu. Mazowsze, serce Polski, kryje w sobie wiele tajemnic i pięknych miejsc. Jest jedno takie, którego nie sposób pominąć na turystycznym szlaku. Pałac w Sannikach. Jedyne w regionie autentyczne miejsce związane z Fryderykiem Chopinem, ukryte w malowniczym parku. A jakie jeszcze inspiracje można znaleźć w tym miejscu? Lato 1828 roku było szczególne. To właśnie wtedy zaledwie 18-letni Fryderyk Chopin zachwycił się regionalnym folklorem. Komponował i koncertował w niewielkiej, ale wyjątkowej miejscowości na Mazowszu, Sannikach. Dzisiaj jednym z najciekawszych śladów historii jest tam klasycystyczny pałac o charakterze włoskiej willi, ukryty w malowniczym parku, zaskakujący rozmaitością atrakcji. W samych Sannikach funkcjonuje od kilku lat już w pełni, po gruntownym remoncie otwarty ośrodek. Ośrodek promujący muzykę klasyczną i Fryderyka Chopina. Mieści się tu dom pracy twórczej. W samym pałacu, poza koncertami, na co dzień żyjemy, my jako centrum, ale i przede wszystkim artyści i wszyscy, którzy chcą odwiedzić to miejsce. Można zwiedzić i obejrzeć salę wystaw stałych, salę wystaw czasowych, które opowiadają o twórczości tego regionu, ale przede wszystkim o historii. Podziwiać oryginalne malowidła ścienne, malowidła, które pamiętają czasy, kiedy Chopin tutaj był, mieszkał i spędził wakacje w 1828 roku. Dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, ale też poza tym wszystkim zapraszamy również na spotkania z literaturą, z muzyką i oczywiście koncerty, bo tak jak wspomniałam, Dom Pracy Twórczej działa na co dzień. Warto zwiedzić przede wszystkim zabytkowy park
przede wszystkim pałac, ale wokół pałacu znajduje się 10 hektarów zabytkowego parku przepięknego. Każdy, kto tu przyjedzie, mówi, że czas się zatrzymuje i wypoczywa, więc z tej przyczyny gorąco zapraszam. Od nadejścia wiosny aż do końca lata sanniki zachwycają koncertami muzyki Chopina, na które zjeżdżają artyści nie tylko ze świata muzyki, ale także literatury czy filmu. Goszczą tu liczne kiermasze sztuki ludowej i koncerty folklorystyczne. Cały świat żyje Chopinem. Tu w końcu pewien epizod Chopin przeżywał we wczesnej młodości, tworzył, pisał, może nawet bardziej niż w Żelazowej Woli. Także no, tylko przyklasnąć. Na pewno tu wrócę, nie tylko jako aktor, ale jako człowiek, który chce coś tutaj przeżyć, pobyć tutaj w tych murach. Sannicki Pałac to miejsce, które żyje historią. Koncerty, wystawy, a przede wszystkim unikalny krajobraz łączący naturę i architekturę sprawia, że kto raz tu zawita, z pewnością powróci. Sanniki to dziedzictwo regionu, którego nie sposób nie docenić. A zatem chopinowskie Mazowsze zaprasza na Mazowsze. To już wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.